Siemanko wszystkim. Teraz już powinna być gitara. Teraz już obiecuję, że teraz już będzie git. No, teraz już powinno być picobello. Jest live'ik, więc zapraszam wszystkich. Dobra. No, jest git chyba. No, jest czat na żywo, wszystko git chyba. Więc daję wam like, daję wam tego linka. Już wam daję linka, wysyłam. I lecimy. Teraz działa wszystko raczej? Działacz, nie? Jest gitara? Jest gitara, czy... Gdzież to jest za cicho, nie wiem, coś? Halo, halo? No ale teraz już powinno być git. Halo, halo? Dobra, no to jest git. Dobra, już nie kombinujemy. Dałem tą bramkę szumu. Jest. No dobra, będzie git. Także zapraszam wszystkich. Jeszcze nawet troszeczkę przyciszę tu. Tak, na wszelki wypadek. Na 88 damy. I będzie git. Przepraszam was wszystkich za utrudnienia. Ale możemy zaczynać w końcu. O, już widzę, gramy. Dobra, to lecimy. Już widzę, że zaczęliście. A więc tak. Kasper jest Silverland, Domaindo, Malineczek i Matthew. Tutaj widzę, że Double Barrel będą. Spellbite'y. U góry. A u dołu zaczęli się Cage, Inferno Dragon. Teraz atak na prawą stronę Matthew, znaczy Kaspra.
aktywowany tortem, King Tower, Archer Queen, która raczej padnie. Kolejna beczka, teraz na lewą stronę. I kolejny skeleton barrel. Golem! Ale teraz huge damage na prawą stronę. Ojojoj, Inferno Tower. Ale lightning! Ale to i tak chyba, ojojoj, jeszcze ten Fisher. Ojojoj, oj, jeszcze Fireball. Te batce chyba tak na wiwat rzucone. Kolejny szkieleton barrel, który dochodzi do wieży. Tylko Dark Prince. I kolejny golem. Czyli grałem na double golema. Siema Filip, siema Mati, siema Jetargasu. Kolejny Inferno Tower, który będzie bardzo im przeszkadzał. Lightning? No nie ma niestety Lightninga. Rage jeszcze dołożony. Ojojoj, ciężko to wygląda. Matthew i Marineczek raczej to mają pod kontrolą. ...826 na prawej wieży. Kolejny Poison. No, to jest raczej przegrany mecz. Bardzo ciężko będzie tutaj się przebić. Teraz ładny Dark Prince. No, to jest raczej po gierce. No, good game. To jest tylko kwestia formalności. No, i GG. Nie wiem, jaki tam wynik jest. Jest to 2-0 już? Nie. Jest jeden. Kto to grał wcześniej? To jakieś rozgrzewkowe czy co? Nie wiem, czy graliście już coś, czy. Wy już gracie, czy bo ja już nie wiem, pogubiłem się. Tutaj grali i Malineczek wygrał 1-0. Tutaj to nie mam pojęcia, chyba grali tak. Nie, oni też grają. Czyli co? Malineczek z Matthew wygrywają. Przechodzę do kolejnej rundy. Tutaj zobaczymy. A nie, to już jest było, to już jest koniec walki. Tutaj gra Wojtek. Wojtek z Peachtree versus Ekstotic Szczepuś. Tutaj widzimy kolejny raz bejty. I z drugiej strony też. No tutaj raczej Wojtek z Peachtree troszeczkę sobie nadrobili. Ojoj, teraz Mega Knight, ale to i tak nie jest aż tyle damage'u. Jeszcze teraz piękna śnieżka, 398 AP tylko na prawej wieży, u góry. Kolejna beczka. 280, 230, 200, 174 HP. Jeszcze log. 87. I to jest, powinno być GG. No, jeszcze Fireball na dokończenie. I to jest wygrana Wojtka z Peachtree.
wygląda. Wojtek z Pitch 3. Wojtek wygrał, a w pierwszym meczu jaki był wynik? Ekstotyk, czyli będziemy mieć jeszcze kolejną rundę. Kolejny mecz w tej rundzie. 1-1. Czekamy na chłopaków. O, zaczęli. Nie mam pojęcia, jakie były bany, tak szczerze. No wiem, że 1-1. Już zobaczyłem. Sorry, jeszcze raz za takie opóźnienia i takie problemy. Ale coś dzisiaj szwankuje. Niestety. Tutaj widzę znowu podobne deki. Znowu bejty. Fisherman, który ściągnie tego Mega Knighta. To powinno raczej wystarczyć. Bomb Tower. O, jeden Bomb Tower sfokusowany na Mega Knightie. Patrzy. Bez damage'u raczej, jest nie tabeczka. Szkieletą barrel. Ojojoj, a zaraz na szkieletą barrel? Log. Dobra. Teraz jakiś kontrataczek? Czy... Ekstotyk zczepił się na razie na lekkiej przewadze. Teraz beczki na dwie strony. Ojojoj, teraz będzie dobry damage nawet. Tarczyk mi też ucierpiała. Te beczki dobry damage zrobiły. Teraz Archer Queen na moście. Umiejętność raczej? Nie zdąży. Czyli dostaję informację, że lawa i tornado. Mega Knight. No ale delikatnej przewadze Wojtek, ale to wszystko może się zmienić, to jest bejcik. Archer Queen. Czy to są dokładnie te same deki? Czy mi się wydaje? Mega Knight, Fireball na Archer Queen. Archer Queen zostanie zjedzona przez tą Valkyrie? Nie. Teraz dobry kontratak idzie. Żeby tylko ta Archer Queen nie zginęła? Ajaj, lock jeszcze. Ale tam się znowu spamić. To będzie aktywacja Kinga? O nie! To chyba nie tak miało wyglądać. Na pewno tego by nie chcieli. Teraz... czy lock? Oj, jeszcze beczka, troszeczkę damage'u. Kolejna beczka. 1878 HP na prawej wieży. Archer Queen spoisonowana, Mega Knight. Kolejna beczka na prawą stronę. I coś tam zrobiła, coś tam obiła. Mega Knight, beczka. Ojojoj, chyba się nie porozumieli. Kolejna beczka. Teraz double beczka na prawą stronę Szczepusia i Wojtka. Znaczy i Exotica. Fisherman przyciągnie się. Przyciągnie się, ale czy uderzy? Nie uderzył. Kolejny beczka. Fireball i to jest damage. 1314 AP. Ojojoj, dwie beczki. Czy oni mają... O, mają Bomb Towera. Wszystko wyczyszczone. Minuta 19 do końca. Kolejna beczka. Oj, teraz znowu nieporozumienie, tylko to nazwę u góry. A na szczęście bez kontrowersji. Valkyria zatrzymana, Bomb Tower. Ojojoj, ten Dark Goblin. Poison, 1200 AP. Beczka. Kolejny delikatny damage. Log rzucony tak o. Teraz czy mają cokolwiek na to? Mają Valkyrie, ale czy to wystarczy? 1090? To będzie bardzo wyrównany mecz. Czy mają z nią tą beczkę? Mają loga.
715, 600. Ale kolejny poison. Oj, to chyba wygrana. To będzie raczej. Nie, jeszcze fireball. Oj, teraz koniec. GG. Ale kto tych jeszcze później przechodzą dalej. GG. Czy mamy już dwóch, którzy przeszli do kolejnej rundy? Czy wszyscy już ten rozegrali swoje mecze? Bo tam widziałem, że jeden był walkover. Cichy, bo do walkovera. Ale co jeszcze z jedną parą? To nie wiem. Możecie mi tam dać info, ty, Wojtek, jak dalej? Wojtek, ty uzupełniłeś na bieżąco te dane z tej tabelki, czy nie za bardzo? Bo nie wiem... Siema, Kacper! Tak, to teraz gramy Matthew, Malineczek versus Gestotyk z Szczepusiem. Bany beczka, goblinów i lawa. Czyli to tak jakby zabiło te double beczki, te bejty. Peach 3 opuścił plany. No, no możecie grać. Super Magic versus... Ale to poczekajcie, nie grajcie na raz, bo tyle zostało, ile? 3 mecze? Trzy mecze zostały, nie? Więc poczekajcie już. Nie no, luzik. Ja też odjebałem z tym live'em. Troszkę się coś nie dogadało. Grałem już. Ice Wizard i Śnieżka. Co to będzie? Czy to będzie jakiś golem? Piecyk, Valkyria. To będzie... U dołu będzie jakiś minery? Double miner z poisonami? Coś tego typu. A u góry nie mam pojęcia. Może jakiś graveyardzik? No troszeczkę były te problemy. Niestety nie, to będzie jakiś balon. Lumber balon? No grałem już. Co, tam ci też zaczęli mecz? Oj, to zobaczymy na Kacpra Gamera z Magikiem. Tutaj widzę, że u góry Bomb Tower Mother Witch, a u dołu jakiś ten nowy, kurwa, jak on się nazywa? Szkieleton King, tegoś coś takiego. Szczerze nie mam pojęcia, jak się nazywa ta karta. Nie mam pojęcia. Weźcie mi napiszcie, jak się nazywa ta karta, bo...
Bo szczerze nie mam pojęcia. Ram Rider jeszcze do tego, ten balon nie dojdzie. Nie masz szans. Chociaż w sumie teraz, nie no. Jeden hit max? Będzie jeden hit? Oj, będzie teraz. Nie, jednak ciężka. A tu i zobaczcie, ten Ram Rider doszedł. Jeszcze Guarcik uderzył. Pekka. Archer Windom zabije tego. O, jeszcze Lightning, ładnie. Ale nie trafił wieżę. Lightning. Czy ja wiem, czy to było takie warp? Pekka odepchnięta logiem. Ale zabije tą Mother Witch. A, jeszcze kanona uderzy. Ojojoj. Unfortunately. Teraz Mega Knight z tym Giant Skeletonem. Czy jakoś tak? Do obrony. Mega Knightik, Gwarcy. Fisherman jeszcze? Ciężko będzie tutaj przebić. Obu. Tak mi się wydaje. Jeszcze Fireball. Archer Queen teraz Fireball na nią. Ojej, Archer Queen już nie żyje. Gdzie Golden Knight? Ta Pekka zabiła tego Golden Knight. Ojojoj, teraz push leci. Ale ojoj, ile budynków. Jeszcze ten Lightning. Dwie świnki weszły, ale na nią Goblin Cage. Ale to tak jest tylko 1400 AP na wieży. Teraz dość spory push. Ojoj, jeszcze freeze. I fireball. Ojoj, teraz ładny damage. Jeszcze są te dwa dragony. A u eliksirów za mało, za dużo nie ma. Jeszcze kolejny balon. Czy będzie bomb tower? Nie mają eliksiru. Nie mają eliksiru. To będzie GG? Jeszcze lightning. Jeszcze to wybronili, ale bomba i tak wybuchnie. 1969 AP. Idzie kolejna Pekka z Archer Queen. Mega Knight. Ten Electro Wizard chyba. Nie, ojojoj, 720, 568. Freeze. To jest chyba GG. 164 AP. Oj, to jest GG. Jeden z rola Kaspra Gamera z Magikiem. A w tej walce drugiej jak? Jeszcze grają? Czy to już jest nowa walka? Nowa walka, czyli tam jak było? Jak tam był wynik? 1-0 dla Matthew, czyli 1-0 i tu będzie możliwa decydująca walka. Znowu, ojojoj, tragiczne tornado. Nie mam pojęcia, co tam się stało. Warcy. Kolejny miner. Tu razem stornadują? Nie. Chyba się bałem już. Archer Queen, ojojoj, ten poison. Lambert i Archer Queen, ale log już wszystko zabije praktycznie. Ten freeze też taki, no... Ten Graveyard totalnie nic nie zada praktycznie. No, to jest ogromna przewaga ze strony Matthew i Malineczka, znaczy Exotica. Chłopaki się chyba zamienili dekami. Elektrowizer zatrzymuje tego Prince'a, ale nie do końca. Ojojoj, ojojoj. Tego komentować chyba nie trzeba. Jeszcze ten Fire Spirit. Ojojoj, dwa razy tornado od Matthew. Nie od Matthew, od Malineczka. To jest 354 HP na wieży. To raczej będziesz pograne. 290, 270, 200. To jest jeszcze jeden poison albo fireball.
Oj, oj, jeszcze leci Poison. To jest już raczej pograne. Jeszcze teraz Royal Giant. No, ale tu raczej nie ma przebicia. No, jeszcze dwa logi. 1-1. To już nie dobiją tej wieży. Chłopaki się zamienili dekami, czy mi się wydawało? Tak, zamienili się dekami. O nie! Tutaj mamy 1-1. Teraz zobaczymy na Kaspra Gamera z Magikiem. Tutaj przypomnijmy, że jest 1-0. Ojojoj, teraz Materwicz. Balon raz. Tornado. Tym razem skuteczne, nie to co w poprzedniej walce. Ale ten miner dużo obił. 1050, 1300 AP już. Tutaj widzimy u góry double balona. Chyba. Tak, to jest Exenado z balonem. A tu jest deck lawa, tak mi się wydaje? Tylko, że bez lawy. A rzekomim dwa hity. A u dołu nie mam pojęcia, co to będzie. Miner obija. Price. 860 AP na prawej wieży. Prince, ojojoj, Electro Giant. Ale Inferno Tower, o nie. O, jeszcze Tornado. Ajajaj. Ten Prince też zginie. Fisher. A to tak jest ciężka sytuacja. Balon minerem. Czy będzie to Tornado? Nie, jest Goblin Cage. Kolejny balon. Czy jest tu coś, żeby to obronić? Lightning. Miner obija wieżę. Tornado. Electro Giant nie dojdzie raczej do wieży. Chociaż teraz Golden Knight? Archmin używa... Ojojoj. To jest raczej nie do przebicia się. Powinna być to wygrana dla Patryka. I tego Yatargasu. Chociaż teraz tam Mother Witch. Kolejny damage, 513. Ale oni nie mają chyba dużego spela. To jest chyba problem. Bo co on tu jeszcze będzie miał? Jakiś budynek? Czy nie wiem. Electro Giant, ale i tak zatrzymany. Bez szans do przebicia. Kolejny Electro Giant. Teraz to Inferno Tower będzie zniszczony. Nie. Ajajaj. Ojojoj, ale zjadło to. No to jest przewaga. Mocna magika z Kacprem. Znaczy Patryka z Yatargasu. Tornado. Na tego minera. Ale to 455 AP na wieży. Minuta 20. Jeszcze ten egzy na lewej stronie. Kolejny balon. Dark Goblin obija tego Baby Dragona. Tornado. Miner. 290? 390? Kolejny Electro Giant, który no nie dojdzie za bardzo. Chociaż teraz? Chociaż? Nie, no nie trafili Lightningiem. 280, 165, 120 i to jest GG. 1-1. Szczerze nie wiem, komu kibicuję. Chciałbym, żeby Kasper Gamer przegrał. Tyle mi wystarczy. Grają decydującą walkę. Jak tu idzie? 160... Oj, chyba Ekstotik jednak. Ze szczepusiem, no. No i to jest GG. Czyli Szczepuś i... Z kim on to grał? Szczepuś i Exotic są już w finale. Z tego wynika. Teraz poczekamy na drugiego finalistę. Kasper Gamer z Magikiem. Czy może jednak Patryk z Yatargasu?
chłopaki już wystawili walkę. Patryk zatargał sąd. Teraz czekamy na magikę z Kacprem Gamerem. Halo, Kacper i Magik? Jest Magik. Jeszcze czekamy na Kacpra. I są, grają. Hog, ale zatrzymany. Na ile? Dwa hogi? Dwa hity? Dużo. Ramalet jest zatrzymany przez Bomb Towera. Czy oni grają Cycle Hogiem? Ale frajersko. Jeszcze u Kacpra brakowało tego. Mortara brakuje. A u dołu chyba to będzie jakiś Mega Knightik. No, tam się wydaje. Log kolejny. Dwa Golden Knighty. Ruda. Magiacze, raz, dwa. No a trzy hity. Co daje dużą, duży damage. Ma delikatny, o, kolejny hog. E-barby. Chyba coś się nie zgrali, ale obronili. Te archerki troszeczkę zdały, ale... Dobra, ma druid. Chociaż ten delivery. No, teraz dobry push. Jeszcze ten Heal Spirit, co uleczył. Oj, teraz duży push. Czy oni mają jak to obronić? No, nie za bardzo, 1400 na prawej wieży. Tutaj, czy to będzie wieża? Chyba tak, to jest wieża. Jeszcze ta ruda wybroniona. Kolejny hog, ale też wybroniony raczej. To będzie... Oj, lightning. No ale to też będzie tylko dwa hity. Kolejny hog. Fireball na... Oj, tam wszystko trafiło, ale to jest nie do przejścia raczej. Ale teraz push. Ten bateram nie. Nie dojdzie. Ale to tak jest raczej wygrana. Jak mi się wydaje. No już to chyba powinno się bronić. Ten hog, czy on dojdzie? Chociaż na tego hita nie ma szans. Obstawione jak. I czy to się okazuje, że Kacper Gamer odpada z magikiem? Tak, to jest GG. Czyli finalistami jest Patryk z Jatargasu oraz Szczepuj z Exoticiem. GG. No bo Kacper tego nie wziął Mortara i temu przejebali. To są finaliści. Teraz będziemy w BO 5 raz. Czyli to może być aż 5 walk. Czekamy na bany od obu drużyn.
czekamy na bany. Nie wiem, zbanujecie coś? No, możecie tak zrobić, my. No, na priv... No, to też będzie dobry, no. Tutaj też możecie zrobić. Ban log. Albo już nie. I nado. Czyli log i tornado. No, log plus tornado. Czekamy na zapytanie o grę. Co ty grę requestuje? Jest request, ale to Patryk? Jak to ty powinien ten requestować? Oj, znowu Patryk. Patryk zarequestował grę. Jest Ekstotik. Czekamy na resztę. Albo żywalone. Dokładnie. Czekamy jeszcze tylko na Jatargasu. Przypominam, że ban Lock i Tornado. I co? Co to się odwaliło? Nie mam pojęcia, co się stało, ale... No to pokażemy profile w tym czasie. Patryk obecnie gra jakimś bridge spamem. Ale czym ty tu atakujesz? A jezam, Rider, nie zauważyłem go. Rekordzik 775. Ekstotik. Rekord 7321. Obecnie gra, no właśnie, minerem. Halo panowie, gracie czy... Bo nie wiem. Problemy mam? Ajajaj. I to myślę. No, w sumie tak. Może 3 minutki przerwy. Gra tu ktoś ciekawy? O, Dawidek! Widzę, że arenę ciśnie. Early Warrior. Early Warrior. Coś tu jeszcze gra?
Markłacik. Markusz. Ale nie, lawy to nie będziemy oglądać. Za przeproszeniem. Coś ciekawego tu jest, żeby sobie leciało. O Jezu, jak ja widzę tą metę, tak mi się żegajca. No, ten nick idealnie pokazuje, czym on gra. Fuj. Grałem już podobno, więc lecimy. O, jest. Inferno Dragony z obu stron. Archer Queen. Fireball, ale taki troszkę. Navibat. O, ale dobry Fireball. Ależ dobry. Z obu stron te giant gówna. Ale teraz będzie dobry push? Nie, no ten feature zginął. Ale PK. Miner, ale miner zły, ojojoj. Fatalny ten miner był. No i ten giant, kurwa chuj wie co, zginął. Inferno Dragon, to jakiś Electro Wizard będzie? Jest. Dobra, ale ty tak, no to są, zatrzyma tą pekę. Mega najsip. Szkieleton Dragony. Lawa? Ojejoj. To może być lekki problem. Nie no, Inferno Dragon, ojejoj. Poison, ale tak ciężko to będzie cokolwiek zrobić. Jeszcze teraz ten giant gówno. Ojojoj, teraz duży push leci. Fireball na tą Archer Queen? Ale tak jest huge damage, ale... Ale push, ojojoj, jeszcze freeze. I to jest chyba po wieży. To jest chyba po wieży. Tak, zdecydowanie. Więc kolejna pekka, lawa, szkieletem dragona, ale nie wiem, czy to ma sens. W sensie ten push, ta lawa raczej nie przejdzie. Jeszcze szkieletem dragony wyprzedzą tą lawę. Kolejna lawa? Fireball, ojojoj. Mega Knight. Strzałki. Inferno Dragon.
Jeszcze ten Baby Dragon nie zginął. Chociaż teraz... 500 HP na wieży, freeze i to raczej GG. Tak, to jest 1-0 dla... Szczepusia z Exoticiem. Jeden do zera. Przypominam, że to jest format BO5, czyli jeszcze troszeczkę walk zostało. Siema, Patrzyk. Grałem drugą walkę, czy coś, zastanawiałem się. Patryk Zadargasu już gotowi. Czekamy jeszcze na Exotica z Szczepusiem. Coś ich nie ma. Czyli znowu ja ten Exotic z problemami. Nie tylko sprzętowymi. Ograłem. Archerki. Witch. Okej, czy to będzie jakiś bridge spam u góry? Tu balon. A ten balon chyba nie dojdzie. Jeszcze fireball, ale to też fireball. Freeze. Jeden hit, ale ten Lambert też się przestał. To jest porówno sytuacja prawie że 1400-1800. Ram Rider. Świnka jeszcze pójdzie tu na wszystko na rage'u. Jeszcze strzałeczki, archerki. Osiemset HP na wieży, 866. Czy za tym pójdzie balon? Nie. Odpalona abilitka. Ale nic z niej nie zrobiłaś. Ten Walteran będzie przyciągnięty. Jeszcze Cage.
Ajajaj. A Magic Archer? Wstrzymują eliksir, ale ten Fireball. Electro Wizard to obrony. Ale czy to wystarczy? No, nie wiem. Jeden hit, dobra. Oj, teraz duży push, freeze. Jeden hit. Ale teraz spam poleci, ale teraz spam poleci. Czy oni mają jak to na to odpowiedzieć? Tak, obronili się. Ram Rider. Czy on dojdzie do wieży? Tak, dochodzi. To jest wieża. To jest 2 do 0? To już jest 2 do 0? Czy mi się wydaje? Tak, to jest 2 do 0. Czyli teraz to jest punkt meczowy dla Exotica ze Szczepusiem. Czekamy na walkę. Minutka, dobra. Czekamy właśnie. Aż panowie zaczną możliwe, że decydującą walkę. No i grałem już. Czy to będzie decydująca walka? O tym, kto wygra ten turniej walentynkowy. Miner u dołu. Siema, Exotic. Siemano. Lawa u dołu. Ten szkieleton gówno. Mother Witch, Lumber. Baby Dragon zginął już. Lightning, ale czy ja wiem, jest taki opłacalny. Miner. Strzałki, ojojoj. Ojojoj, ale wyczyścili. Chociaż teraz te szkieletki, ale one wszystkie padną. Kolejna lawa. Te emotki już, strzałki, ale to i tak będzie jakiś hitek. No, jeden, dwa razy uderzył Fischer. Goblin Cage na tą lawę, Inferno Dragon, Baby Dragon. Baby Dragon też u dołu. Ale to nie będzie jakoś dużo damage'a. Oj, ta Mother Witch. Ale Fireball teraz poczyścił. Baby Dragon 1. Baby Dragon na dwa razy. 1190 HP. Abilitka, ale ta abilitka taka, taka, czekaj, coś.
Szkieleton, mega na razie góry. Kolejna lawa. Drugi mega na. Tam tą lawą coś ciężko się przebić. Strzałki, dobre. Fisher na tego Mega Knighta. Ojojoj, ten Inferno Dragon będzie skasowany. Ojojoj, jeszcze Graveyard. To jest wieża. To jest 2 do 1. Tak, to jest 2 do 1. No to już bez przebicia. Nie ma już szans przebić się. 2 do 1, czyli to nie ma decydująca walka. Jeszcze przynajmniej jedna walka przynajmniej. Siema, Keraj. Co tam? Co nie słać? Nie słać? Siema, stary Jack. Jaro, kurwa, kurs na wózek głowy, po co ci to? Aha. Lawa playerzy są jak zwykle kochani w społeczeństwie. Czekamy na kolejną walkę. Co, będziesz pracował jako kierownik wózku? Ale jakiego wózku? Inwalidzkiego, czy? No, nie bądź lawe plus. No, panowie, grajcie, to już, bo szkoda przedłużać. Dobra. Dobra, Jaro. Czekam. Panowie, grajcie. O, jest walka. Ostatnia. Możliwe. O czym teraz zagrałem? Beczka z dwóch stron, Ice Wizard, znowu ten szkieleton gówno. Fireball. Nightwitch. Nightwitch jest tak umarła już. Jest taka siekarta. Golem. Ojojoj, Patryk. Ale Pekka udał. O nie. Ale jest Fisher, ale jest też Mega Knight. No, ten golem tak dojdzie, ale tak... Zapekka, oj, jeszcze sfrizowane, ojojoj. Chociaż to jakiś damage będzie? Nie, jeszcze... Ale jeszcze umiejętność? Ale tak Cage zablokuje. Ice Wizard raz, dwa razy uderzył. 2223 AP. Na wieży uszczepu się egzotyka.
Prince, Electro, znaczy Inferno Dragon. Tu będzie jakiś Graveyard? No, na pewno Graveyard. I Balonik chyba? Fireball na tego Magia Archera. Archer Queen. Lightning. Ojojoj, balon teraz? Graveyard? Ojojoj, to jest duży burz. Ale tam jest piękna obrona. Czyżby to miało być 2-2, chociaż teraz Freeze. No i to może być powierzy? Tak, to jest powierzy. To jest powierzy. I to będzie łatwa obrona w sumie tej Nightwish. 20 sekund do końca, golem na most. Mega Knight. Pekka. Fischer, ale ten taki Fischer taki no... Chyba to jest GG. Chyba poznaliśmy właśnie zwycięzców naszego turnieju dzisiejszego. Oj, zdecydowanie. To jest tylko 12 sekund. 10, 9. Ale BM poleciał. Ojejoj. I GG. Poznaliśmy właśnie zwycięzców. Szczepuś i Ekstotik. GG. Oj tak, GG. Tak oto kończy ten turniej. A więc żegnam się z nami wszystkimi. Dzięki, że byliście. Siema.